Pan Marcin K. 1013. Jak pan ocenia prezydenturę generała de Gaulle'a? Ho! Generał de Gaulle już dawno przestał być prezydentem Francji, nawet pod koniec życia to już nie był, tylko tam w Colombelle des Églises został pochowany. Była to niewątpliwie postać wielka. Tak, generał de Gaulle znany był, znaczy jego taki, wypłynął na szersze wody, jeśli można tak powiedzieć, jako przywódca wolnych Francuzów, który tam rezydował w Londynie. Ale warto przypomnieć, że mimo, że generał de Gaulle był zdany na łaskę i niełaskę Anglików, to jednak nie był taki uległy wobec nich i im się trochę stawiał. Kiedyś Winston Churchill mu powiedział tak: niech pan bierze przykład ze mnie, ja się zginam i prostuję. A generał de Gaulle powiedział: ja tak nie mogę, bo jakbym się raz zgiął, to już bym się nie wyprostował. I on taki był rzeczywiście. Można powiedzieć tak, w skrócie, bo to nie jestem w stanie tutaj opowiedzieć i ocenić całej prezydentury generała de Gaulle'a, ale można powiedzieć, że to był chyba ostatni z prezydentów Francji, bo już nawet Jacques Chirac taki nie był, chociaż on był golistą, który, jakby to powiedzieć, personifikował w sobie, uosabiał w sobie nie tylko wielkość Francji, ale nawet, nie bójmy się tego słowa, pychę tego państwa, bo Francja ma pewne powody do zadowolenia ze swojej historii i tak dalej. Więc generał de Gaulle był chyba ostatnim z francuskich prezydentów, który taką właśnie to w sobie personifikował. No, prezydentura jego przyszła na, znaczy też paroksyzm, bo zwłaszcza 68 rok, kiedy to podburzona przez marksistów studenteria, wystąpiła przeciwko niemu. Prezydent de Gaulle schronił się wtedy w tych francuskim kontyngencie wojskowym w Niemczech, ale okazało się, że nie taki ten bunt straszny, jak go malują, więc wrócił do Francji. Trzeba przyznać, że to za jego czasów Francja utraciła imperium kolonialne już definitywnie, chociaż nie definitywnie, bo Francja jest bodajże jedynym takim państwem europejskim, może trochę Holandia ma, Wielka Brytania, ale to Wielka Brytania uczestniczy w brytyjskiej wspólnocie narodów, natomiast Francja ma terytoria zamorskie, czyli mówiąc krótko, po staremu kolonie. Tak całkiem to imperium kolonialne francuskie się nie rozpadło, ale najcenniejsze z punktu widzenia Francji miejsca zostały utracone. Mam na myśli Indochiny, i mam na myśli Algierię, posiadłości francuskie w Algierii. Warto tu zwrócić uwagę, że w Afryce Czarnej są narody czy kraje tak zwane anglofońskie i są kraje frankofońskie, to znaczy takie, w których językiem urzędowym i językiem takim w oświacie i tak dalej jest język francuski. I to jest oczywiście spuścizna po imperium kolonialnym Francji, ale generał de Gaulle nawet w tym przypadku takiego rozpadu czy skurczenia się imperium francuskiego nadal bardzo dużą wagę przykładał do wpływu Francji, właśnie również kulturowego wpływu Francji na resztę świata. Z punktu widzenia polskiego, co możemy powiedzieć, generał de Gaulle chyba to takie z doświadczeń wojennych jego, nie był entuzjastą dominacji anglosaskiej w polityce europejskiej, w związku z tym, gdzie mógł, to się tej dominacji sprzeciwiał. Polska może mu być wdzięczna za to, że
wtedy, kiedy Niemcy jeszcze się z tym ociągały, generał, prezydent de Gaulle, expressis verbis, uznał granicę na Odrze i Nysie jako granicę ostateczną, więc to rzeczywiście warto o tym pamiętać. Pan Bartek Feluś. Jak pan szanowny postrzega pana Roberta Gwiazdowskiego i jego plany polityczne? No, pana Roberta Gwiazdowskiego bardzo cenię za jego wiedzę, za jego umiejętność przedstawiania skomplikowanych często problemów w sposób przystępny, nawet dla osób, że tak powiem, nieprzygotowanych do tego jakoś tam fachowo. To jest wielka zaleta. Nie wszyscy tak umieją. To jest taka anegdotka o dwóch ekonomistach. Jeden powiada tak, no ani w ząb nie rozumiem, na czym polega ten kryzys finansowy. A drugi powie, a to nic nie szkodzi, ja ci wytłumaczę. O, wytłumaczyć to i ja potrafię. Więc można wytłumaczyć wszystko nawet 8-letniemu dziecku pod jednym wszelako warunkiem, że ten, który tłumaczy, sam to rozumie. Otóż pan Robert Gwiazdowski na ogół, znaczy nie na ogół, rozumie to, co tłumaczy, w związku z tym jego tłumaczenia są przystępne. Jeśli chodzi o jego plany polityczne, no właśnie tam wystąpił z takim planem politycznym, że chce wejść do polityki. Dotychczas unikał tego. No i zobaczymy, czy mu się uda, bo to nie jest łatwo stworzyć z niczego taką partię, chyba że się korzysta z pomocy starych kiejkutów, tak jak na przykład inni wybitni politycy. No i a być może mu się nie uda i to wybory do Parlamentu Europejskiego będą dobrym testem. Po pierwsze, czy jest on i jego zwolennicy sprawni organizacyjnie, że stworzą taką partię, a po drugie, czy wyborcy, obywatele w Polsce będą chcieli na tę partię głosować, bo łaska pańska na pstrym koniu jeździ, a suwerenowie demokratyczni są bardzo kapryśni. Kto jest największym złodziejem w Polsce? No panie, myśli pan, że ja mam takie znajomości w tym środowisku, żeby tutaj jakąś hierarchię złodziejską ustanawiać? Trochę pan przecenia moje tutaj znajomości wśród złodziei. Ja nie wiem, kto jest największym złodziejem w Polsce. To by było ciekawe, wie pan, jakby tak byśmy tutaj jakiś ranking. No, kto jest największym złodziejem? Ten, kto najwięcej ukradł. A kto najwięcej ukradł? No, tego dokładnie nie wiemy, ale no możemy, pewne podstawy mamy do jakichś porównań. Otóż największa afera złodziejska, którą nawet publicyści uważają za matkę wszystkich afer, to jest afera Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Przypomnę, na czym polegała. Rząd pod koniec lat 80. wpadł na pomysł, żeby dokonać nielegalnej operacji skupienia polskich długów na międzynarodowym rynku finansowym i państwo wyłożyło na ten cel 1 700 000 000 dolarów. Przypomnę, że wtedy pensja miesięczna w Polsce stanowiła równowartość 20 dolarów, a dobra pensja 30 dolarów. A tu 1 700 000 000 dolarów długi wykupiono tylko za 60 000 000 dolarów, a 1 640 000 000 dolarów gdzieś się rozeszło. Więc ktoś, kto to ukradł, może śmiało pretendować do tytułu największego złodzieja. A kto to ukradł? A to tajemnica, tego nie wiemy, bo pan Grzegorz Rzemek i pani Janina Him, którzy byli oskarżeni i nawet skazani w tym procesie, nie puścili pary z ust i dlatego żyją. Pan Matan Jagiz. Czy czytał pan i czy przypadkiem nie bierze paru cech z postaci Herkulesa Poirot? Nie wiem. Nie mnie o tym sądzić. Nie jestem podobny do tego aktora, który grał Herkulesa Poirot, więc nie wiem, o jakie cechy chodzi. Jeżeli chodzi panu o
taką skłonność do logicznego myślenia, no to być może, że to jest podobieństwo tutaj. Pani Teresa Bochwic kiedyś powiedziała o mnie, nawet z takim przekąsem, bo to powiedziała w tonie takim przygany, że ja to tak buduję takie rozmaite teorie, tak jakbym cegłę po cegle układał. Być może, że tak jest rzeczywiście. No, wielu ludziom się nie podoba to, co ja mówię, ale tak z tego, co do mnie dochodzi, to żaden jeszcze nie spotkałem się z takim zarzutem, że nielogiczne to jest, co ja mówię. Więc być może, że to jest taka cecha podobna.